Po tym, jak okazało się, że przy zmodernizowanym ośrodku Starganiec na granicy Katowic i Mikołowa kierowcy parkują gdzie popadnie, Katowice zdecydowały się uruchomić bezpłatną linię autobusową z przystankiem końcowym właśnie przy kąpielisku. Autobusy mają jeździć do końca września w weekendy z dwóch węzłów przesiadkowych. Magda Sincewicz. Ostatnie dni pokazały, że nowe miejsce do wypoczynku nad wodą szybko stało się bardzo popularne. W upalne dni na Stargańcu tłumy pojawiły się zarówno na plaży, alejkach, jak i na parkingu. 88 dostępnych miejsc szybko się zapełniało, a kierowcy parkowali gdzie popadnie. Dlatego do ośrodka dojedzie autobus. Okazało się, że ludzi jest tak dużo, że nie można tego obsłużyć samochodami osobowymi, tylko autobusem i mieliśmy na to dwa dni tylko, ale zdążyliśmy, zrobiliśmy rozkład jazdy, ustaliliśmy te szczegóły z Urzędem Miasta. Nowa linia będzie finansowana przez miasto. Dzienny koszt jej utrzymania to 3000 zł. Mieszkańcy nie będą musieli martwić się o bilet, bo na kąpielisko dotrą za darmo. Wystarczy, że zostawią swój samochód na jednym z dwóch centrów przesiadkowych, a dalej pojadą autobusem. Inna opcja to pokonanie całej podróży komunikacją publiczną. Myślę, że to w jaki sposób, jak łatwy sposób można dojechać transportem publicznym do węzła przesiadkowego Brynów, do węzła przesiadkowego Ligota, tu mówimy o kolei, sprawi, że ten autobus rzeczywiście będzie dobrze wykorzystany. A nasze samochody niech odpoczną przez weekend w domu. Pierwsze kursy nowej linii odbędą się w sobotę 19 sierpnia. Połączenia będą realizowane w każdy weekend, włącznie z piątkiem, do końca września. Z każdego z węzłów autobus będzie odjeżdżał o pełnej godzinie, od godziny 9 do godziny 19. Taka będzie częstotliwość. Jaka częstotliwość odjazdu? Taka sama będzie oczywiście na Stargańcu. Autobus z węzła Brynów dociera na Stargańc po 18 minutach, czyli 18 minut po każdej godzinie będzie odjazd z Stargańca w kierunku Ligoty. W drugą stronę po 24 minutach z Ligoty do Stargańca, czyli pełna godzina plus 24 w kierunku Brynowa. Władze Katowic mają nadzieję, że dzięki nowemu rozwiązaniu samochody nie będą już stały na zakazach w okolicy Stargańca. To jest dobrze, że autobusy będą jeździły, bo niektórzy samochodami nie mogą jeździć, a poza tym parking tu jest za mały. Powinien być powiększony parking, żeby więcej aut zmieściło się na parkingu. Powiększenie parkingu nie wchodzi w grę, bo Starganiec leży w terenie zalesionym, a ludzie, którzy tu wypoczywają, przyjeżdżają w to miejsce, żeby odpocząć od zgiełku miasta. Dojazd komunikacją publiczną jak najbardziej się w to wpisuje. Bardzo dobry pomysł. Czytałam wypowiedzi na internecie. Dużo osób ma problem z dojazdem tutaj, więc jest to jak najbardziej uzasadnione. Teraz będzie to możliwe i to dla większej liczby osób, bo przecież jednym pojazdem może ich przyjechać zaledwie kilka, a komunikacją miejską kilkadziesiąt.